W dzisiejszym odcinku zagram 1 na 1 z Węgorzem, ale nie będzie to taki zwykły pojedynek. Czeka nas turniej 9 krótkich mini pojedynków, każdy na innej mapie, a każda mapa będzie coraz dziwniejsza. Jeżeli Węgorzowi uda się wygrać większość map, to mam dla niego przygotowaną specjalną nagrodę. Napisz, kogo mogę zaprosić do kolejnego takiego pojedynku i zostaw łapę w górę. Zaczynamy! A jeżeli chciałbyś pootwierać sobie skrzynki i wylosować jakiś skin do CS-a, sprawdź stronę GeForce Skins, gdzie z kodem KIFI dostaniesz plus 5% więcej do wpłaty oraz jedną darmową skrzynkę. Na samej stronie jest kilkadziesiąt skrzynek do wyboru, a do tego codzienny bonus, kontrakty i możliwość tworzenia własnych skrzynek. Na stronie regularnie organizowane są też ciekawe eventy z limitowanymi skrzynkami. Jeżeli jesteś pełnoletni i chcesz sprawdzić stronę, to koniecznie wbijaj z linku w opisie i skorzystaj z kodu KIFI. Okej, Węgorz, no to zaczynamy! Pierwsza mapa, pierwsza runda, pierwsze, słuchajcie, jeden na jeden. Siemanko, Węgorz, w ogóle. Cześć wszystkim, cześć, cześć, cześć. Ja trochę w strachu ci powiem. Jak się nastawiasz do dzisiejszego pojedynku? Dobra, Kiwens, ty tak nigdy nie strzelałeś. Słuchaj, no bo troszkę poćwiczyłem, z Yoshim ostatnio jeden na jeden też grałem. Oj, ale ty też tak nie strzelałeś. Niestety ta mapa jest trochę zepsuta i muszę wpisywać komendę co rundę, ale gramy na 9 mapach dzisiaj, tak jak wam tłumaczyłem na początku, także no, jeden na jeden. Na razie jeszcze nie wiadomo, kto wygra pierwszą mapę. Ale będę to ja na pewno. I wy troszeczkę sobie, widzowie, pooglądacie, bo 9 map to jednak będzie kawał gry, nie, Kifę. Ojej, 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 dobrze, słuchajcie, ostatnia, decydująca w tym momencie runda. Kto to wygra, kto to wygra? Cisza się zrobiła na planie. Jestem. A gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, ty mi powiedz? No ja? O, ty! Ojej, ale stres. Dobra, nie. Jest! Dostał. O nie! Co? Nie masz HP? Ja mam stówę! No ja też. Serio? No. No nie! Dobra! 6 HP miałem! Pierwsza runda dla ciebie, lecimy do następnej mapy. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, druga mapa, tym razem bounce i tutaj uwaga, Węgorz, bo będzie się nieźle odbijać wszystko, wiesz? Będzie się bounce'ować. Będzie się bounce'ować. Okej. Okay. Wow! Ej, ale nie moja głowa miała się bounce'ować. Kurde! Ale to są fajne hopki, jak się na coś wskoczy. No są trampoliny normalnie, tylko nie dałeś mi nawet poskakać sobie na tej trampolinie. Bo tutaj ostatnia nie ma runda pierwszej połowy. Na to. Dobra. Skąd ty masz nejda? Kupiłem sobie. Można kupować rzeczy? A czemu nie? Ha! Dobra! 1-1, decydująca teraz. A ja na początku pytałem, czy gramy only pistol i powiedziałeś, a nie wiem, nie wiem. No i nie wiem, no słuchaj, ja mam kasę, więc kupuję, ej, nie? Ej, ale u mnie kupować się nie da, ja kupuję i jest zbugowane. Ej, ale teraz też nie mogę. O, teraz kupiło mi dopiero, po czasie. O, mi też. Nie wiem, to nie moja wina, mapa tak zadecydowała. No, super. Super Kipens, ale dobrze, skoro tak się chcesz bawić, nie ma najmniejszego problemu. No dobrze. Co tam się zadziało? Dobra, już dawno mogłem cię mieć, wiesz, ale ci odpuściłem. No i tak mnie dostałeś. Okej. 45-5. Dobra, słuchaj, decydująca, decydująca teraz jest, decydująca. Dobra. Tak, zostałem podpalony. Ale mam kasy, 99 tysięcy dolarów w ogóle. Wow. No, trochę nie widzę nic. Oj, nie trafiłeś chyba, co? Trafiłem, tylko po czasie. Ty gdzie jesteś? Ja gdzie jestem? Jesteś na dole? No nie, jestem na górze. Serio jesteś na górze? Serio jestem na górze. A ty nie jesteś na górze? Jestem na górze. Nie ma cię na górze, kłamiesz. Ciebie nie ma na górze. No jestem na górze. Dobra! Nie! Druga mapa, słuchaj, dla mnie, więc jest jeden na jeden, lecimy do kolejnej! Fajna mapa, polecam. Dobrze, Kifi, przed nami mapa trzecia i ja wiem, że ty jesteś w strachu. Jestem w strachu, jest mi zimno. O, jest zimno, jest zimno. Zaczynamy. Kto grał z was, widzowie, na tej mapie w CS 1.6, w CS-ie, nie wiem, Source'ie, bo ja grałem bardzo wiele godzin, więc uwielbiam tą mapę. Tak. Gdzie ty? Halo? I fans? No halo! No i tam się samochód pali w ogóle, nie wiem czy widziałeś. No widziałem, widziałem właśnie. A skoro ty go widziałeś przed chwilą, to ja wiem gdzie ty jesteś. Ja się boję, że ty mi zaraz na plecy wejdziesz gdzieś. Musisz być czujny!
Kurde, taka mała mapa, a się będziemy szukać pół godziny? No właśnie. Nie ma czasu, mordo, jeszcze 9 mapek. Ja proponuję, żeby od następnej nie używać shifta. Od następnej rundy, tak? Tak, rundy, no. Dobra. Albo od teraz, dobra. 3, 4, koniec shifta. Dobra. No cwaniaczku, gdzie jesteś? Bo się mijamy na pewno. Uuu! Ale bania! Dobra. Ale bania, no. Ale ładny tutaj doplerek w ogóle, ładny doplerek, kurczę. A, dziękuję, dziękuję. No muszę przyznać, że ostatnio troszeczkę się poszczęściło, jeżeli chodzi o takiego właśnie skinka. Okej, okay, a że rozumiem, że teraz też nie używamy shifta? Nie używamy, no. Żeby to było bardziej dynamiczne. Biegamy sobie normalnie, Kifens. Dobra! Ale mi się zlałeś z tym samochodem! Tak? No! Dobrze, no to widzisz, wykorzystałem tam elementy mapy. Bardzo dobrze, ale jak ty to zrobiłeś, chłopie? Nieświadomie to zrobiłem. Dobra, jest 1-1. Tak. Przed nami. Ja bym chciał po tą awupkę iść, ale się boję, że ty nie zdejmiesz wtedy. Nie no, awupka na środku, w sumie łatwe. Dobra, bez shifta. Tak. Węgorz ostatnio poćwiczył trochę. Co no niby poćwiczyła. No nie! Dobra. No to co, masz szansę to wygrać. Masz szansę to wygrać. Szansę. Ale, czy wykorzy... Oj. Węgorz mi zniknął gdzieś. To będzie najlepsza akcja tego stulecia. Nie będzie, Kiwi. To, że podniosłeś sobie AW. Będzie! Co ty zrobiłeś, Kifens? No słuchaj, ja tam kampiłem za tym samochodem pół rundy. Narzucałeś mi granatów 1000. Troszkę shifta użyłem, przyznaję się. O! No dobra. No tak, no tak. No i co? Mamy porażkę dla mnie, czyli druga mapa dla ciebie. Tak, druga 2-1 dla mnie, ale ta mapa mi się bardzo podobała. Musimy tu Kifi zagrać z widzami. No to myślę, że następna też ci się spodoba. Powiem ci tak szczerze, że bardzo fajne mapy przygotowałeś. A dziękuję. Tutaj jest awupka Kifi, więc no niestety muszę ci to powiedzieć. Jestem najlepszy, jeżeli chodzi o awupę w tym domu. W tym domu? W jakim domu? My jesteśmy w innym domu. No właśnie, ja jestem sam z nim aktualnie, więc... Przynajmniej dużej konkurencji nie masz. Tak. To prawda. No nie! O! Ale mnie tam obszedłeś, chopie! No miałeś rację, ale miałeś rację. Reakcja była. Powiem ci, że blisko, koło ucha ci chyba przeleciało. Z tego co słyszałem. Halo? Kurde, ja się zastanawiałem, czy to jest twoja głowa? Czy to jest twoja głowa, czy to jest jakiś element mapy? Bym cię miał naprawdę, no ale nie wykorzystałem sytuacji. Ja mówię, kurde, to, no, nie jest, to nie jest chyba jego głowa. Ja powiem tak, wiesz, jeżeli chodzi o snajperki, dobrze się czuję zawsze z awupą w ręce. Okej. Okay. No, nawet czyli... jak teraz zrobię Kifi taką akcję, nie? Mapa pod ciebie, tak? Tak, to akurat wybrałeś typowo pode mnie, to muszę przyznać. Czy robimy rundę na noscope'y? Możemy, dawaj, dobra, do skupy. Dobra. No i to się podoba, Kifi. No i to jest piękne. O, o nie, zesz ty. O kurde, no dobra, czyli ile dla ciebie jest? 3-1. 3-1, masz szansę na zdobycie skina. Lecimy do kolejnej mapy. Lecimy. Czy to jest Only Deagle? Zgadza się, Węgorz, to jest Only Deagle. Powiem więcej, to jest Only Deagle i każdy strzał zabija. Aha, także obojętnie w co się strzeli. Tak, jesteś na strzała, ale masz tylko jedno ammo, więc musisz być ostrożny. Aha! Na przykład... Już nie masz ammo? Nie mam ammo teraz już. No to co, to już jesteś rip. No. Tak się mówi, nie? Ohohoho! Dobra, dobra. No nie! No właśnie, o to chodzi. O to chodzi. Czekałem aż wystrzelisz. Ale i tak. I później kostka. Ej, dobre, dobre. Tak szczerze, fajne. Fajny trybik, nie? No.
Szkoda, że przegrywam każdą mapę z tobą prawie. Ale jest dobrze. No, no wiesz, no Kifi, ćwiczone było z mojej strony. Do tego odcinka, jak się dowiedziałem. Woo! Też oddałem strzał w tym momencie. A dostałeś też, czy nie? Nie, nie dostałem. No nie doleciało chyba do mnie, wiesz? Kurde. Woo! Decydująca teraz. Decydująca. Ale mnie porobiłeś, nie? Dobrze, no musiałem odbić. Tylko jeszcze... Kurde! Za wcześnie! Kifi, kifi. Na, 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 na. Jeżeli dostanę od ciebie plecy z kosy, to się... No już jestem za tobą. No nie! No dobra, to czyli teraz jest decydująca. Proszę, no... Oj, oj, oj. Muszę wygrać chociaż dwie mapy. Runda finałowa. Jadę windą sobie. Windą do nieba czy do piekła? Do nieba. A gdzie ty nie jesteś? Nie ma cię, chłopie, ty się kitrasz. O nie, też oddałeś strzał! Kurde, po co? Po co? No dobra, no. To co? Pojedynek na kosy. Chodź. No. Słuchaj, mamy 4 minuty, nie? Mamy 4 minuty. Może gdzieś jest jakaś amunicja. Czy jesteś gotowy? Nie, ja ogólnie jestem bardzo słaby na kosy. No. O! No dobra. Ale tam. Jedną mapę chciałem wygrać jeszcze. To nie dał. Nie dał. Nawet jednej kosy nie trafiłem. Dobra, słuchaj, ja to jest czwarta twoja wygrana. Tak. Lecimy do kolejnej mapy. Lecimy do kolejnej. Oho. Zapraszam. O nie, odwrócone. Tak. Tym razem zagramy sobie coś może nie aż tak dziwnego, ale będzie na pewno dziwnie grało się na mapie, która jest totalnie odwrócona. Vertigo. Ja zawsze mam właśnie problem z tymi odwróconymi, bo wiesz, uczysz się pewnych zachowań, a później to nic nie działa. No tak, potem ci wychylają z niec z tej strony, co trzeba. Oj. Ale że... Co ty, wabika rzucasz mi? Nie. To nie ja. Myślisz, że tam pójdę? Się grubo mylisz. No jak ty jeszcze żyjesz? A ty? Ile no! ty? 75 w 7! 7 razy cię trafiłem, człowieku! Ja cię trafiłem 4! Niesamowite to jest. Niesamowite no, to jest. To prawda akurat. To prawda, to było 7 razy. Ale dziwne, nie? No. Węgo, szczerze mówiąc, nie doceniałem cię jako przeciwnika. Tak? Tak. To się cieszę. Gdzie ty poszedłeś? No wiesz co, no... Cel jest prosty, paka hosty, nie? Ja pierdziele, Kifens, że jeden na jeden ty pakę plantujesz! A no widzisz. Ja tam nawet dojść nie potrafię. Chłopie! Chłopie! Ja myślałem, że ty na raz broisz. Taki był zamiar. A defa nie masz. Ale i tak zdążysz, ale... Chyba zdążę. Zdążysz. Ja! Mało co, ale zdążyłeś. Dobrze, no cóż, gratulacje Węgorz. Jeżeli wygrasz tą mapę, to chyba już nawet masz gwarantowanego skina. Tak! Tak mi się wydaje, tak jeżeli dobrze brakuje, liczę. A teraz ja plantuję. O! Aha! Aha! No dobrze Węgorz, dobrze Węgorz. W takim razie kolejna mapa wygrana, już która to? Piąta mapa. 5 do 1 Węgorz, brawo. No. Nie no, ja tak szczerze widzowie muszę wam powiedzieć, że jako, że też wracam sobie z troszeczkę większą regularnością na CS-ie, uznałem, że musicie zobaczyć trochę skilla. Dobra, nie było tak. Po prostu jakiś lepszy dzień. Ale... Dobra Węgorz, zaczynamy tym razem Mirage, tylko w wersji no takiej malutkiej. Bardzo mini. Malutkiej. Mini Mirage. Ale to dobrze, fajne są mini mapy. Tak, w sumie on jest całkiem duży jak dla mnie. Jest wystarczający. Nie to co mój skill w dzisiejszym odcinku. No nie idzie, ale no nie idzie. Ale najlepsze jest to, że widziałem cię od boku, co nie? No. I nie trafiłem. Wow. No. Ale kto by się spodziewał, że ty pójdziesz z tymi mini pałacami? Co ty smoki porzucałeś normalnie? Super Węgorz. Super jesteś. Co tam, Kifens? Chyba wygrywam. Aaaa,
Oj. I tak defa nie miałem. Chyba. No ale wiesz, chciałem wychylać od razu, ale usłyszałem, że nie użyłeś shifta. No tak. Gdybyś użył shifta, to wiesz, miałbym większą. Szczerze myślałem, że poszedłeś na rampę, tak jak słuchałem wcześniej, no ale... No, ale dobrze zasmokowałem i poszedłem na ten, na B, na A. Chyba dobre to było, tak, nie? Tak, no tylko żeby było słychać, nie? Dosyć łatwo. Z którego miejsca. Aha. Dobra. Było mnie widać wcześniej? Cień twój widziałem, wiesz? I słyszałem cię troszkę wcześniej, więc... To tyle. Ej, dobra! CT tu jest łatwiejsze jakieś. CT jest łatwiejsze? To no, dlaczego... a nie wydaje ci się? To dlaczego... Znaczy Terro? Dlaczego przegrałeś? Terro, poprawka. Możliwe, że tak, no plantujesz w ogóle. Co tam Kitty na B? Na B? No już tam dawno nie ma. Nie wiem, ja dzisiaj mam jakieś schizofrenię chyba. Widzę rzeczy, których nie ma. Gdzie ty jesteś, powiedz mi? Ty? Wiedziałem, że coś się szykuje, no! O ja! Okej. Okay. Spotkaliśmy się na respie CT i miałem shotguna w ręce i nie wiedziałem, czy cię zabiję na raz. Dobrze, Węgorz, tym razem zagramy sobie w Minecrafta, no bo ileż można grać w tego CS-a, prawda? I to się na kosy gra? Nie, to jest Minecraft Hunger Games, musisz znaleźć sobie broń. Aha. No i potem znaleźć mnie. Fajne! Protyp jest taki, że wszystko na tej mapie się rozwala. Wszystko się rozwala, no. Ej! A da się pływać? No spróbuj. No w Minecrafcie się dało, nie? Szczerze nie wiem, jestem najsłabszym graczem Minecrafta ever. Coś tam wybuchło koło ciebie. No właśnie. Coś wybuchło. Ja pierniczę, Kifens, co ty robisz? Gram w Minecrafta. Uważaj na creepery, na TNT, takie rzeczy. Nie mów tak. Co to? O kurde! Podskoczyłem. Dobrze! Mamy to! Creeper rozwalony. Nie lubię tej mapy! Czemu nie lubisz? No to jest... Minecraft Hunger Games. Możesz znaleźć naprawdę dobre bronie tutaj, jak się postarasz. Tak? Tak. Znalazłem znowu USP. To jest straszna mapa. Dobra. Wow! Dolecę. Tak to działa. Chyba se żartujesz? Szczerze mówiąc, to jestem troszkę... No, niby w dobrej pozycji, ale tak naprawdę siedzę po uszy w dircie, nie? Czemu ty tak strzelasz? Nie wiem, czy trzeba, można. Czemu ty tak strzelasz, Kifens? A tak sobie rozwalam też, no co? No nie, tak po prostu pytam, wiesz? Gdzie ty jesteś? Ty? Ja? W Minecrafcie. Tak. Ja też. Dobra! Nie widziałem cię w tej rundzie ani razu, nie? No najgorsze, że ty już wiesz, gdzie jest Awka. Tak, wiem, gdzie jest Awka. No, muszę przyznać, że grałem już tą mapę wcześniej też. A, no właśnie. Ale dobrze, to powiedzmy, że nie będę korzystał z tej Awki teraz już. Bo są jeszcze jak inne bronie. Jak chcesz, to korzystaj. Tak? Mi to tam obojętne. Co to jest? Coś zepsutego? Dobra. Gdzie jest węgorz? Nie mam. Dla ciebie mnie nie ma. Jestem offline. Nie masz pojęcia, gdzie jestem. Czemu ja cię słyszę wszędzie? Bo jestem wszędzie. Jestem w twojej głowie, węgorz. Jak ty to robisz w ogóle? Dziwna mapa. Przesadzasz, Kifi. Naprawdę przesadzasz, jeżeli chodzi o tę grę. Ja nic nie wiem, nic nie słyszę. Najdziwniejsza mapa dopiero przed nami! I jest, mam wygraną drugą rundę! Nie! Przynajmniej nie będzie do jednego. Dobra. Nie wiedziałem, gdzie są bronie, kompletnie. Na ścianie były i w skrzynkach. Musiałeś rozwalać.
Węgorz, to już czysta formalność. Wygrałeś, gratulacje, ale przed nami najdziwniejsza mapa dzisiejszego odcinka, czyli Nuke, który jest pochylony lekko, tak o 45 stopni. Ach, aż mi się przypomniało, jak kiedyś graliśmy u mnie na odcinku takiego pochylonego Miraża. To było najgorsze, co było. Do dzisiaj mi się w głowie kręci. No, ale dobra. Skina już wygrałem, zaraz dowiemy się jakiego, a teraz muszę udowodnić tą dominację i wygrać jeszcze tą mapę. Dokładnie tak. Dobra, o, słuchaj, wygrałeś, super. Dla formalności zagrajmy ostatnią rundę. Zostawiłem na koniec tą mapę, bo będzie boleć głowa nas, więc stwierdziłem, że tak. Na sam start to nie jest dobra mapa. Czekaj, bo muszę zresetować, z jakiegoś powodu już jest 1-0, no nie zaczynajmy aż, tak? Dobra. No, dobra. Tam pieniądze miałem, a ty już nie mam. To nie kupuj jak coś, broni ale, przynajmniej. Ale ja też no, normalnie nie mam pieniędzy, nie? Pistoletówka. Aha. Kurde, czy da się tutaj przejść w ogóle? Jest mega dziwnie. O. Nie wiem, jakbym miał tam dotrzeć, tak naprawdę, nie, naprawdę. Ja pierdzielę. To jest tak porąbana mapa, no, no boli głowa, boli głowa. Kipi, przecież ty nie dasz rady na B pójść. No nie dam rady pójść na B, a ty dasz radę pójść na B? Oczywiście, że tak. Ja, stary, w ogóle odkryłem jakieś dziwne chodzenie. To nie rób tego, stary. Skoro ty możesz dotrzeć na B, to ja też muszę chyba, nie? Dobra! Nie! Próbowałem zrobić obiegówkę i po tych schodach nie da się wejść do góry. A do dołu da się wejść? Tak. No to musisz uważnie o, stawiać stopy. No patrz, wiem właśnie. Mega. To... Final dobra. Boss. No zapraszam, TB. Fajne się wydaje. O, co? Ej, drzwi popsułem. Nie wiem, ja nie mogę nigdzie wejść. Po CT ciężej. No, to dobrze, że dajesz sobie radę skillowo przynajmniej. No, ale ciężej po tym CT, ja nie umiem tak, po tapinie wejść. Tak, zdecydowanie masz więcej możliwości po TT tutaj z tego co widzę. Nie wiem jak to się obraca, już mnie głowa boli, już bym kończył ten odcinek, więc... Węgorz, możesz mnie zabić, spokojnie. A gdzie jesteś? No, ja jestem na B. Oj, dobra, jednak nie. No i cóż, w ten sposób kończymy ten odcinek. Węgorz wygrał 7-2, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Byłem lepszy w Minecrafcie i na skakających zamkach, także ja muszę grać na takich dziwnych mapach. Dziękuję ci, Węgorz, ale... oto twój skin! AUG Kameleon, wiem, że o nim marzyłeś. Tak, w końcu masz skin do AUGA, dziękuję!